Kozlek, ze mną jest Remi. Siemanko, cześć. Remi, ty masz walkę i wy jesteście, podchodzicie się mega sportowo, ale jednak ty masz potencjał na takie poddymienie i pokazałeś to już na rozgrzewce. Nie brakuje ci trochę właśnie przeciwnika, z którym możesz trochę poszaleć? Nie no, mamy kontrakt na kilka walk, także zobaczymy, co się później wydarzy. Ale masz w planach, bo mówiłeś, że też Marcina, a widzisz, co się teraz tutaj dzieje z nim i myślisz, że to będzie odpowiedni przeciwnik? Nie no, ja też nie będę się z nim tak wyzywał, ja mam wyjebane w takie rzeczy. Jak ktoś mnie naprawdę zdenerwuje, to tak, ale Marcin, to uważam, że to nie jest dla mnie rywal dobry sportowo, on jest na końcu swojej kariery od 20 lat. Ja chcę bardziej celować sportowo, myślę, że jak Albert zasłuży w walce ze mną, to po prostu będę dążył do ich walki wspólnej, to będzie lepiej wyglądało. Oni mają konflikt, także mogą to sobie jakoś wyjaśnić. Ja z Marcinem tak naprawdę konfliktu nie mam. Ta walka jest mi niepotrzebna. Nic mi nie da, jedynie mogę stracić w oczach kibiców. Ja jestem sportowcem i to nie wypada tak naprawdę, nie? Właśnie, bo Albert jest też od ciebie starszy i tutaj w walce jak jest Marcin, czy Lizek, czy Adrian, oni też, jest między nimi spora różnica wieku. I jak ty właśnie się zapatrujesz na to, że jednak odzywają się do siebie nieodpowiednio? Nie, no to są freak fighty, także... Czyli przez to, że są freak fighty, to jednak ta różnica się zaciera i jakby nie trzeba się tak odnosić, powiedzmy, że z szacunkiem do starszych? Wiesz co, po prostu ja bym tak nie zrobił, a ludzie to lubią też, także to muszą być dymy, nie? Cios to jest też aktor, on wie, co ma robić, Najman też. Muszą się wyzywać, bo inaczej to by się nie sprzedało. Ja nie muszę się wyzywać akurat z Albertem, także... Także cieszy mnie to, no ale jakby mnie ktoś normalnie nawyzywał, to też bym go nawyzywał, nie? A powiedz mi, bo mówiłeś coś, że Adrian nie zapłacił tobie i twojemu trenerowi pieniędzy? No nie zapłacił, no jeszcze. Dogadał się, że zapłaci, jeszcze nie zapłacił, ale już to tam podszedł po tym klaucie, tylko to jest kurwa kłamca, bo mówił, że gadał z Glebą, a nie gadał z nim, także jest jebanym kłamcą. No i co, no ale już to dogadane jest. Podszedł i pogadał i później jeszcze dzwonił do mnie szefo, którego bardzo lubię i darzę sympatią, także w porządku, dogadaliśmy się z szefem. A za co miał ci zapłacić, miał wam zapłacić? Wiesz co, za trenerkę, powiedział, że da trenerom młodego Magikala, sam to przyznał na Instastory, a jeszcze nie dał kurwa, na poprzedniej gali, nie, z której uciekł, także miał zapłacić, sam to powiedział, że zapłaci, także niech dotrzymuje słowa. A wy podpisywaliście, powiedzmy, że jakiś taki dokument, który mówi o tym, że on wam zapłaci, czy to po prostu było tak na słowo? Ja nie muszę podpisywać żadnego dokumentu, dla mnie słowo jest ważniejsze od pieniędzy, jak nie, to go złapię kurwa i wytargam od niego te pieniążki, uwierz mi. Przez to, że miał zapłacić twojemu trenerowi i tobie, to znaczy, że ty też jakby brałeś udział w tych przygotowaniach? Trochę brałem, no. Ja, mój trener. I co ty tam robiłeś? Jakby sparowałeś z nim, czy co? Nie sparowałem z nim. Po prostu brałem udział. Trzymałeś tarczę? Trochę też, no. Co jeszcze? Tajemnica służbowa. Czyli jednak coś podpisaliście? Nie, nic nie podpisywaliśmy. Ja nie muszę podpisywać papierków. Tak jak mówię, dla mnie słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Jeśli ja ci coś mówię, to tak będzie. A w takim razie, dlaczego on powiedział, że rozmawiał z Glebą, a nie rozmawiał? Dlaczego to było takie pomieszane? No bo on jest kurwa kłamcą. Bo jest kłamcą i skłamał na wizji, żeby nie było. A później po wizji podszedł, on z nim nie gadał wcześniej. Gleba mi pisał SMS-y, tylko ja nie mam telefonu przy sobie, wiesz. Znaczy mam, ale nie używam. Jak jestem na wywiadzie, na konferencji, widzisz, teraz mi nawet wibruje, a nie używam, no bo... Tak, a przed chwilą coś nagrywaliście z Bartmanem. No pozdrowionka dla takiej pani fajnej. Pielęgniarki. Tak, dokładnie. No, pozdrawiam pani Aneto. To do kogo pani Aneta przychodzi już 4 lata? Nie, to nie ona. To jakiś... Nie, to Zbyszek mówił o swojej jakiejś tam pielęgniarce. Czyli do niego przychodzi? Jakaś tam inna, do kogoś tam, nie wiem o co chodzi. Powiedział, że już ma, że ta noga już jest zdrowa, o co chodzi? No, ale tam jakąś swoją pielęgniarkę, tu jest moja, która o mnie dba, nie? Czyli coś ci się dzieje, czy to jest taka pielęgniarka... Jakieś kroplóweczki i też mam sztab ludzi pod sobą, że tak powiem, żebym się dobrze prowadził. Wchodzę do kliniki na rehabilitację, na masaże, na fizjoterapię całą. Jednak walka to nie jest tylko trening, a też rehabilitacja ważna. A
jak ty oceniasz swoją formę? Jesteś tak w 100% przygotowany już? Jesteś gotowy na walkę? Czy jeszcze coś tam będziesz chciał podszlifować przez te ostatnie dni? Nie, wiesz co, jestem w stanie zrobić 10-15 km w naprawdę dobrym tempie biegu. Także jestem wybiegany, jestem wyboksowany mocno. Wiadomo, zawsze może być coś lepiej. Walka pokazuje, może być potknięcie, wiesz, stresik dojdzie. Zobaczymy, oby było jak najlepiej. Przygotowany jestem, zawsze może być lepiej. Na następną galę na pewno będę lepiej niż teraz, mimo że jestem bardzo dobrze. A co przyniesie, zobaczymy, co przyniesie walka. A bo teraz walczycie w boksie, a będziesz chciał zmieniać formułę na następnej walce, czy zostajesz na razie? Mogę, ale wolałbym szczerze zostać przy boksie na małe rękawice. I czemu akurat boks? Żeby była napierdalanka. A myślałeś na przykład o rzymskiej klatce? Może być. Czyli ty też, kogo ci dają, się zgadzasz i jaką formułę? Tak jakby, no. Ja się biłem w małym ringu, 4x4, niecałym, także... Także ja nie potrzebuję dużo miejsca. Czyli zdecydowanie wolisz się bić, a nie tak jak też dużo walk wygląda, że uciekają od siebie. Zero widowiska. Ja jestem zawodnikiem bijącym się. I jakim jeszcze jesteś zawodnikiem? Mądrym. Co, jakieś trzy swoje cechy powiedz. Odporność. Przystojny. I mocno bije. A tak mniej więcej jakbyś miał oceniać, ile waży twój cios? W chuj. No już, czyli to ponad skalę, tak? Nie ma takiej skali, wyjebałoby skalę, nie? Jasne. Ja ci bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Super, dziękuję bardzo.